W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, świadomi groźnej sytuacji na świecie, z ufnością chcemy śpiewać godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, wypraszać miłość i pokój na ziemi i na świecie, nie ulegać manipulacjom ani ze źródeł informacji, abyśmy zachowali pokój i umieli ocenić sytuację sami. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać przez jej niepojętą. Czy bądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężny Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków płynie. Zawitaj, Panno Świata, niebieska Królowo, witaj, Panno nam Panny, gwiazdo porankowa. Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości, Pani na pomoc świata, spiesz się, Panna złości. Ciebie, Monarcha wieczny, od wieków swojemu, za matkę obrał Słowu jednorodzonemu, przez które ziemi okrąg i nieba ogniste, i powietrze, i wody stworzył przeźroczyste. Ciebie oblubienicę przyozdobił sobie, bo przestępstwo Adama nie ma prawa w tobie. Wybrał ją Bóg i wywyższył ponad wszystko. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się, Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz. Wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali, wiecznego błogosławieństwa zapłatę z nieba otrzymać mogli. Co niechaj da ten, któregoś Ty, Matko, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy Świętej, jedyny Bóg, na wieki wieku. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężny nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Zawitaj, Panno mądra, do mnie poświęcony, siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony. Świata ochroniona, pierwszy święta w żywocie, Matki niezrodzona. Tyś Matką Wszechżyjący, Tyś jest świętych drzwiami, nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad aniołami.
Ogromna czar tu jesteś, krzyku obu silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. Sam ją stworzył w Duchu Świętym. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu, i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nigdzie, niech Bóg Trójcy jedyny na. Mocną ręką, pięknych far złożona, tyś wszak Mojżeszu boski, ogniem gorejąca, tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca, bramorajska zamkniona, bruno Gedeona, tyś niezwyciężonego, plast miodu Samsona. Przystało, aha, zwycięzcy, tak zacny od winy, pierworodnej zachował i z mazy Ewiny, który ciebie za matkę, obierając sobie, chciałby, czy wara grzechu nie powstała w tobie. Ja mieszkam na wysokościach. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im w bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nigdzie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, świątynio Boga, Trójcy jedynego, tyś raj aniołów pała, wstydu panieńskiego, pocieko utrapiony, ogrodzie wdzięczności, o palmo cierpliwości, o cece czystości. Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona, święta i pierworodną, zmazą niedotkniona. Miasto Pańskie i brama, na wschód wystawiona, wszelkąś łaską jedyna, Panno wypełniona. Jak lilia między cierniem, Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jezusowi.
Witaj miasto ucieczki, wieżo utwierdzona Dawidowa basztami i bronią wzmocniona. Tyś przy poczęciu ognie miłości pałała, przez cię władza piekielnych mocarzu stajała. O mężna biało głową Judy dwojująca, od niewoli okrutnej lud swój ratująca. Rachel ożywiciela Egiptu nosiła, nam zbawiciela świata Maryja chowiła. Wszystka piękna jesteś, przyjaciółko moja. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych, niech przyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu, jak było na początku i zawsze i nynie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj światło od Gabaon, coś zwycięstwo dało, z ciebie słowo przedwieczne ciało się przybrało. Aby człowiek spadowy powstał wywyższony, niewiele od aniołów jest on umniejszony. Słońca tego ochronili, Maryja jaśnieje, w poczęciu swym jak złota zorza światłem sieje. Między cierniem wróżyłeś smokowi, piękna jak pełni księżyc, świeci człowiekowi. Jan sprawiła na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi Jego przedwiecznemu i równemu im bóstwie, Duchowi Świętemu. Jak było na początku i zawsze i nynie, niech Bóg Trójcy jedyny na wiek wieków słynie. Witaj, Matko Szlachetna, panieńskiej czystości, gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości, niepokalana czystsza, niżli aniołowie, po prawej stronie króla, stoisz w złotogłowie, o rodzicielko łaski, nadzieją grzeszący. O jasna gwiazdo morska, o porcie tonący, bramo rajska niemocny, zdrowie w Twej obronie, niech Boga oglądamy w
jak olej wylany, o Maryjo, imię Twoje. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Módlmy się. Święta Maryjo, Królowo Niebieska, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani Świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz święte Twoje i niepokalane poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywali, wiecznego błogosławieństwa zapłatę z nieba otrzymać mogli, co niechaj da Ten, któregoś Ty, Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójcy Świętej, jedyny Bóg, na wieki wieku. Pani, wysłuchaj modlitwy nasze. Błogosławmy Panu, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Z pokłonem, Panno Święta, ofiaruję Tobie tego dzięki ku większej czci Twej i ozdobie, prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła, a przy śmierci nam słodką opiekunką była. Toć to różka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie powstała. W poczęciu swoim, Panno, niepokalanaś była. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny, godny Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez stawienictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie pozwolił, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z Wami. Przeżywamy, można by powiedzieć, ostatnią, pierwszą sobotę miesiąca w tym roku kalendarzowym. Chcemy wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi wszelkiego rodzaju grzechy, zelżywości, ale również i prosić o potrzebne łaski dla wszystkich jej czcicieli. Chcemy też poprzez te nasze modlitwy, tak jak to jest w Adwencie, przygotować się na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Dlatego też uczestniczymy w tej mszy świętej, aby Mu przedstawić te wszystkie nasze sprawy. Przeprośmy teraz Pana Boga za nasze grzechy, aby z czystym sercem przystąpić do Najświętszej Ofiary. Panie Jezu, który obdarzasz szczęściem tych, którzy Tobie ufają, zmiłuj się nad nami. Chryste, który okazałeś swoją łaskę chorym i odrzuconym przez ludzi, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który posyłasz uczniów na swoje żniwo,
zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez misjonarską działalność świętego Franciszka Ksawerego pociągnęłeś do światła Ewangelii liczne narody. Daj wszystkim wiernym tą samą gorliwość o rozszerzaniu wiary, aby na całej ziemi Kościół Święty cieszył się z nowych wyznawców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela. Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże Ci on łaskę na głos Twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie Ci. Choćby Ci Pan dał chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy Twoje patrzeć będą na Twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za Tobą. To jest droga, idźcie nią, jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo. On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana. Dojdzie do tego, że na każdej wyniosłej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Oto Słowo Boże. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalm Bogu, słodko jest Go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przywiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każde imię nadaje. Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokorny, karki grzeszników zgina do ziemi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan jest naszym sędzią, Pan naszym pracodawcą, Pan naszym królem, On nas zbawi. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jest
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłum, litował się nad nim, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Do Jezusa Chrystusa, naszego Króla i Pracodawcy, wznieśmy nasze wspólne prośby i błagania. Módlmy się o dar gorliwych i szczerych powołań misyjnych w Kościele, aby wszyscy ludzie mogli poznać zbawcze orędzie Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się o wytrwałość dla zaangażowanych w dzieła misyjne, aby swoim działaniem przybliżali Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Módlmy się za podejmujących nabożeństwo wynagradzające niewyklonemu sercu Maryi, aby swoją chrześcijańską gorliwością rozbudzali kult Maryi wśród wierzących. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar pokoju dla świata, aby wszyscy ludzie doświadczyli, czym jest jedność, wzajemna miłość i zgoda. Ciebie prosimy. Módlmy się o poszanowanie praw wolności sumienia i religii, szczególnie w krajach Azji, aby chrześcijanie bez lęku mogli wyznawać swoją wiarę. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar nieba dla zmarłych, aby Bóg, sprawiedliwy sędzia, obdarzył ich zbawieniem. Ciebie prosimy. Módlmy się o wrażliwe serca dla nas samych, aby Pan zastał nas przygotowanych, gdy powtórnie przyjdzie. Ciebie prosimy. Zbawicielu nasz, którego przyjścia z ufnością oczekujemy, przedstawiennictwo Matki Najświętszej i Świętych prosimy, okaż swą łaskę i daj nam zbawienie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary złożone w dniu wspomnienia świętego Franciszka, który pragnąc zbawienia ludzi udał się w dalekie kraje. Spraw, abyśmy czynem świadczyli o prawdziwości Ewangelii i otoczeni braćmi wierzy zdążali do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Cię z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Jezus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Franciszkiem Ksaweryem, świętą Katarzyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczam naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy, to Baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pan Jezus już się zbliża.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech Eucharystia zapali w nas ogień tej miłości, który płonął święty Franciszek, pragnąc zbawienia ludzi, abyśmy gorliwie Tobie służyli i otrzymali nagrodę obiecaną dobrym pracownikom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać za wspólną modlitwę podczas tej mszy świętej. Już za chwilę wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec. Komu czas i chęci pozwalają, zachęcam do tego, aby zostać. A na zakończenie tej Eucharystii niech dobry Bóg nam błogosławi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Pochylmy głowy przed naszym Panem ukrytym w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Niech wszystkie serca otworzą się na obecność Boga. Powtarzajmy słowa modlitwy Anioła z Fatimy. Trójco Wszenajświętsza. Boże, przyjmij naszą cześć składaną Jezusowi Chrystusowi obecnemu na tym ołtarzu i we wszystkich kościołach świata. Ofiarujemy Ci zasługi Jego serca i za przyczynę niepokalanego serca Maryi błagamy. Ulituj się nad nami grzesznymi i nad wszystkimi biednymi grzesznikami. Daj, byśmy posłuszni natchnieniom Twojej łaski zwyciężali wszelkie pokusy szatana i mężnie szli wskazaną przez Zbawiciela drogę do Królestwa Niebieskiego. Uczyń nas swymi apostołami, abyśmy pomagali innym w drodze do Ciebie. Niech cała ziemia głosi Twoją chwałę i śpiewa hymn na cześć niepokalanej Matki Twojego Syna. Niech nasza modlitwa i całe nasze życie będzie wynagradzaniem za zniewagi, jakich doznaje jej niepokalane serce. Zgodnie z prośbą Twego Syna chcemy dziś wynagradzać Maryi za obelgi przeciwko jej Bożemu macierzyństwu. Niepokalane serce Maryi, bądź naszym orędownikiem u Pana. Amen. Matko Najświętsza, ofiarujemy Ci ten różaniec w intencji wynagradzania za obelgi przeciwko Twemu Bożemu macierzyństwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się pochodzi z Ducha Świętego, narodził się z Panem Samym, umęczony pod Pontem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i poprzedzią. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ozdrość wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała okazać nam Twoje niepokalane serce oplecione cierniami. Święty. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała prosić nas o wynagrodzenie za obelgi przeciwko Twemu niepokalanemu sercu, Matko. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, którego synowska miłość kazała wskazać na grzechy przeciwko godności Bożego macierzyństwa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, odmawiając cześć radosną różańca, rozważamy niezwykłą godność Maryi, objawioną w tajemnicy niepokolanego poczęcia. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie. Matko Boga i nasza, dziękujemy Ci, że z gwiazdą przewodnią budowania lepszej przyszłości dla świata, żeś jest patronką budowaniu ogólnoludzkiej cywilizacji miłości. Matko, pokornie Cię prosimy, abyś otoczyła swoją macierzyńską opieką nadchodzące dni i lata. Pomóż wszystkim z każdym dniem rozpoczynać nowe życie w jedności z Chrystusem, Królem wieków. Niech wszyscy ludzie, widząc w Tobie pokorną służebnicę Pana, uczą się służyć sobie wzajemnie, aby nasza Ojczyzna, nasze domy rodzinne mogły stać się królestwem miłości, sprawiedliwości i pokoju. Bogu Rodzicom, Dziewico, pomóż nam wkroczyć w czas Twego zwycięstwa przez święte drzwi Twego zwiastowania, przez bramę Twojej niepokalanej wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica druga, nawiedzenie. W obliczu zadań, jakie niosą współczesne czasy, wszyscy musimy zjednoczyć się w najważniejszej misji. Mówił o niej Ojciec Święty Jan Paweł II. Mamy okazywać światu Chrystusa, pomagać każdemu człowiekowi, aby odnalazł siebie w Nim. Pomagając współczesnemu pokoleniu naszych braci i sióstr, ludom, narodom, ustrojom ludzkości, krajom, które znajdują się dopiero na drodze rozwoju i krajom przerostu, wszystkim poznawać niezgłębione bogactwo Chrystusa, bo ono jest dla każdego człowieka. Prosimy, niepokalane serce Maryi, byśmy na wzór Matki Zbawiciela umieli nieść naszym braciom świadectwo wiary, nadziei i miłości. Prosimy o łaskę wytrwania, jak uczył nasz umiłowany papież Polak. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb. Idźcie wiernie drogą Chrystusową w nowe czasy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Zachowaj nas od piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, narodzenie Pana Jezusa. Pochylamy się dziś nad cudem narodzenia Boga, człowieka, by okiem wiary w sposób szczególnie wyraźnie doszczec nieskończoną wartość każdej ludzkiej istoty. Jan Paweł II przypominał nam, że Ewangelia będąca dobrą nowiną o Jezusie jest również dobrą nowiną o człowieku, o Jego wielkiej godności. Uczy nas Ewangelia wrażliwości na człowieka, na każdego człowieka. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Wszyscy, prawo do życia nie jest tylko kwestią świętopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka. Prosimy Maryję, abyśmy umieli wcielić w swe codzienne życie wielki apel Kościoła. Bądźcie solidarni z życiem. Niech niepokalane serce Matki Jezusa nauczy nas trwać nieustannie dziękczynieniu za każde narodzone dziecko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas. Tajemnica czwarta, ofiarowanie. Jan Paweł II nauczał, w naszych czasach, gdy nie potrzeba już świadectwa krwi, tym bardziej czytelne musi być świadectwo codziennego życia. O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem. Wszędzie, w każdym środowisku, w rodzinie, w zakładach pracy, w urzędach, w szkołach, w biurach. W miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa. Winniśmy wyznawać Boga przez gorliwe uczestniczenie w życiu Kościoła, przez troskę o słabych i cierpiących, a także poprzez podejmowanie odpowiedzialności za sprawy publiczne w duchu troski o przyszłość narodu, budowaną na prawdziwie Ewangelii. Taka postawa wymaga dojrzałej wiary, osobistego zaangażowania. Winna wyrażać się w konkretnych czynach. Za taką postawę trzeba nieraz płacić ogromne poświęcenie. Niech niepokalane serce Maryi pomoże nam żyć na co dzień w duchu ofiarowania Bogu całego naszego serca, całej naszej duszy, całego naszego umysłu, naszej woli, naszego czasu, naszych marzeń. Niech jak w sercu Maryi, tak i w naszym będzie miejsce tylko dla Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, tajemnica piąta, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnicy znalezienia szukamy dziś prawdziwej, trwałej miłości, której źródłem jest sam Jezus Chrystus. Kiedy spoglądamy na Maryję szukającą swego Syna, uczymy się, że ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. Poprzez taką miłość, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Tajemnica znalezienia pokazuje nam, że każda miłość jest ciągle doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych, że zapomina o sobie dla dobra umiłowanego człowieka. Prosimy niepokalane serce Maryi o łaskę prawdziwej miłości, która nigdy nie wygasa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił. Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczał się i umarł. Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł. Dozwól, bym się przyczynił jeszcze do większego, do jak największego wyniesienia Ciebie. Dozwól tym, co przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł. Dozwól, bym inni w gorliwości i wywyższeniu Ciebie mnie prześcigali, a ja ich, tak jakby w szlachetnym współzawodnictwie, chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz szybciej, coraz potężniej. I tak tego pragnie ten, który Cię tak niewysławienie ponad wszystkie istoty wyniósł. W Tobie jedynej bez porównania bardziej uwielbiany jest, stał się Bóg niż we wszystkich świętych swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat, dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście? O, dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza głodu ognia i wojny wybaw nas, Panie. O, od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. O, od nagłej spodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. I niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. Grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Thank you.